taksówkarzy. Wspomniał pan o zleceniodawcach killera. Podobno słono płacili za jego specyficzne usługi. Czy policja wie już coś o tych ludziach? Tak, wiemy. I to sporo. I będziemy wiedzieć więcej, ponieważ cały czas... Gówno tam wiecie. Więcej nie mogę powiedzieć ze względu na dobre śledztwo. Skoro pan nie chce ujawnić wyników swojego śledztwa, w takim razie ja podzielę się z państwem wynikami mojego. Wiem, że jednym ze stałych klientów killera był boss polskiego świata przestępczego Stefan Siarzewski, bardziej znany jako Siara. I to najprawdopodobniej on stoi za śmiercią ostatniej ofiary killera, Andrzeja G. Gilotyny. Co pan na to, panie komisarzu? Na to pytanie nie mogę. Zabiję ci te telewizyjne, kurwiszonie, już nie żyjesz. A czy mógłby pan pokazać naszym telewidzom fotografię? Nie mogę pokazać ze względu na to. Niedawno mówił pan, że killer nie istnieje.